Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie test tego kremu BB Misha Perfect Cover. On jest dostępny w dwóch pojemnościach. Taki ja mam tutaj z nakrętką, to jest 20 ml. I on kosztuje w Hebe, teraz jest na promocji, za 28 zł. Regularna jego cena to jest 35 zł. I jest również dostępny w wersji z pompką 50 ml. I tamten 50 ml kosztuje 85 zł. Także nie jest to najtańszy krem BB, natomiast bardzo fajnie, że przychodzi właśnie w dwóch pojemnościach, no bo nie każdy może ma ochotę kupować od razu duży produkt 50 ml, nie wiadomo czy się sprawdzi, nie wiadomo czy go zużyjemy, także fajnie, że można sobie taką mniejszą wersję zakupić. Ja zawsze kupuję te mniejsze wersje, bo jakoś szkoda mi jednorazowo wydać 80 zł. Plus do tego to jest taka pojemność, którą ja po prostu jestem w stanie zużyć. A że testuję mnóstwo podkładów, mnóstwo kosmetyków, no to z tym zużywaniem ich do końca różnie bywa. Natomiast to jest taka opcja, którą jestem po prostu w stanie zużyć. Ja tego kremu BB uwielbiam używać na co dzień. On ma taką lekką formułę, fajnie wtapia się w skórę, ma takie naturalne wykończenie, jest nawilżający i bez problemu w ciągu dnia można go poprawić. Natomiast nie jest to na pewno opcja dla osób, które lubią zastygające podkłady, takie, które przetrwają po prostu wszystko. To jest taka wersja lżejsza. Dla mnie idealny wybór na co dzień. Mam go oczywiście w tym momencie na twarzy, zaraz Wam pokażę, jak go się nakłada, jaką ma konsystencję i tak dalej. Ja tutaj mam kolor numer 21 i ten krem BB ma tutaj SPF 42, natomiast ja osobiście nigdy nie patrzę na te wartości SPF-ów w podkładach, w kremach BB, dlatego że oprócz tego używam normalnego SPF-a, no a poza tym nie jesteśmy po prostu w stanie nałożyć tego kremu BB czy podkładu w takiej ilości, żeby ten SPF działał. Jeśli chodzi o ten krem BB, teraz jest o nim dość głośno, myślę, że on, jakby taki boom na niego jest gdzieś mniej więcej od roku, natomiast ja, słuchajcie, używałam go już 8 lat temu, pamiętam, nie był nigdzie w Polsce dostępny, ściągałam go z Wielkiej Brytanii i używałam z wielkim zamiłowaniem. Teraz po dość długiej przerwie do niego wróciłam i dalej pałam do niego ogromną miłością. Jest to taki produkt o konsystencji kremu, daje fajne, nawilżone wykończenie. Poza tym ma całkiem niezłe krycie. Jak wiecie, ja mam trądzik różowaty, także lubię, jak ta skóra jest dość spoko przykryta. Natomiast na co dzień nie mam takiej potrzeby, żeby była przykryta w 100%. I to jest właśnie kosmetyk, który daje mi takie idealne wykończenie. Dodatkowo lubię go nakładać palcami, co jest mega szybkie. I jakby nie trzeba się za bardzo zastanawiać nad tym, jak się go nakłada. On jest właśnie taki fajny, plastyczny, także można z nim pracować dość długo. Nie trzeba się specjalnie zastanawiać nad tym, jak go nakładamy. No, jest naprawdę bardzo prosty i szybki w obsłudze. To tyle krótkim słowem wstępu. Jeśli jesteście ciekawi, jak się go nakłada, jakie ma krycie i jak wygląda z bliska, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Ja tutaj mam ten krem BB i ja mam go w kolorze 21. Zaraz Wam pokażę, jak ten kolor wygląda. Jeśli chodzi o konsystencję, to jest taka konsystencja dość gęsta, konsystencja kremu. Tak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie, nic się nie rozpływa. I tutaj... no, taki krem, po prostu krem. Kolor wygląda w ten sposób. I jak widzicie, on jest taki neutralny, trochę siny. Porównam Wam go z tym podkładem Lovely w kolorze 01, bo on jest taki dość popularny. I ja na przykład ten kolor bardzo lubię, jeśli chodzi o ten podkład. On jest, jak widzicie, lekko żółty. Totalnie inny odcień. Natomiast te kremy koreańskie właśnie mają to do siebie, że potrafią mieć takie bardzo mocno sine odcienie. Jeśli o ten krem BB chodzi, ogólnie kremy BB, polecam Wam iść do drogerii, sprawdzić sobie odcień. Ten akurat dostaniecie w Hebe, ja w Hebe kupowałam. Chyba też jest dostępny w Rossmanie, także polecam sobie sprawdzić po prostu na żywo, jak to wygląda. On też tutaj już widać delikatnie ciemnieje. Także, dobra, nałożymy sobie to na twarz. Ja uwielbiam nakładać ten krem palcami, bardzo przyjemnie się rozsmarowuje.
No i też wygląda bardzo, bardzo naturalnie, ma takie świetliste wykończenie, absolutnie nic tutaj nie zastyga, nic się nie podkreśla suchych skórek. Wygląda to naprawdę spoko. Jeśli chodzi o krycie, no to taka cieniutka warstwa, jak widzicie, ma takie średnie krycie, bym powiedziała. Ale zaraz sobie jeszcze trochę dołożymy. To jest też fajne w tym kremie, że można to krycie budować i wygląda to bardzo dobrze moim zdaniem. I to jest jeden z niewielu, powiedzmy sobie, podkładów, które właśnie nie zastygają, co ja osobiście bardzo lubię, można to bez problemu w ciągu dnia poprawić. Nie sprawia to żadnego dyskomfortu na twarzy. Świetnie się również sprawdzi przy skórze suchej. Kurczę, mamy prawie 100% krycia. Tu nawet widzicie te moje zaczerwienienia, jakieś wypryski są całkiem przyjemnie przykryte. I jakby na co dzień mnie takie krycie wystarcza absolutnie. Ja bardzo lubię ten produkt właśnie używać na co dzień. I jeśli chodzi o ten silny odcień, no cóż, troszkę jakby ten odcień się różni od mojej szyi, bo moja szyja jest taka bardziej zielona niż szara. Żółto-zielona bym powiedziała nawet. Natomiast nie wydaje mi się, żeby była to aż tak straszna różnica i jakby na co dzień mnie to nie przeszkadza. Nałożyłam sam krem BB, wygląda w ten sposób. Przysunę się Wam tutaj. Jak widzicie, gdzieś tam delikatnie prześwitują moje niedoskonałości, natomiast jakby sam krem wygląda ultra naturalnie. Daje też ten taki słynny koreański glow, taki efekt nawilżonej skóry. Nie wchodzi, nie podkreśla nam tutaj żadnych suchych skórek. Ja tutaj w tym miejscu miałam ostatnio duży problem, także nie są tutaj żadne suche skórki podkreślone. No i moim zdaniem wygląda ultra, ultra naturalnie. I słuchajcie, teraz ja sobie wykończę makijaż. Zrobię to tutaj na przyspieszeniu. Będę używała sobie z takiego sticka konturującego z Sephory. Jako pudru użyłam sobie pudru z Sephory Micro Smooth. On jest niestety już wycofany, ja gdzieś mam w szufladzie jakąś resztkę, ale bardzo lubię ten puder i zobaczcie, jak to naturalnie wygląda. Jeśli chodzi o usta, to nałożyłam tą pomadkę z Essence w takim ślicznym opakowaniu i to jest kolor numer 03. Pokażę Wam jeszcze, jak ten krem BB wygląda z bliska po wykończeniu już makijażu pudrem. Wprawdzie to jest puder mineralny, więc bardzo delikatny, także tylko delikatnie go zmatowił. Podsumowując, dla mnie to jest taki idealny kosmetyk na co dzień. Wprawdzie on nie utrzyma Wam się na twarzy cały dzień, natomiast nie ma problemu, żeby go gdzieś tam w ciągu dnia poprawić i dla mnie to jest osobiście idealna opcja. Ja nie lubię na co dzień używać takich ciężkich, zastygających podkładów, dlatego że po pierwsze, po co szkodzić swojej skórze, po co ją dodatkowo wysuszać, a po drugie, taki krem BB wygląda o wiele naturalniej i ten Wasz codzienny makijaż nie jest aż tak ciężki. Także ja Wam serdecznie go polecam. Jeśli szukacie czegoś takiego lekkiego na co dzień, nawilżającego, to według mnie to jest idealny produkt. Jakiś czas temu na kanale pojawił się test tego podkładu Collagen. Tutaj, nigdy nie wiem z której to strony, ale tutaj albo tutaj zaraz Wam wjedzie link do tamtego testu. Ja bym je porównała ze sobą, natomiast ten ma jeszcze bardziej kremową konsystencję i ciut fajniejsze krycie moim zdaniem. Do tego nie pachnie, także być może jeśli tamten podkład Was podrażniał, ten będzie po prostu lepszy. No i co, jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego kremu BB, bądź używaliście i macie jakieś swoje opinie, koniecznie napiszcie w komentarzu pod spodem. Jeśli film Wam się podobał, chcecie więcej testów, koniecznie zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!